Witam w kolejnym filmiku. Przypominam, opcja pełny ekran. Przychodzę z ważnym tematem, z tematem, który raczej podobne pod filmiki to doinformowywanie, prostowanie, informowanie, czyli reaktywacja typu perfumy dla początkujących. Niestety dzisiaj raczej też tak jednym nagraniem nie nagram, ponieważ jest trochę więcej ludzi, ludzie chodzą, także hałasy się pojawiają, także będę niestety pauzowała. Może opowiem krótko jeszcze raz, na czym polega moja misja informowania, doinformowywania, naprostowywania informacji. Pojawiło się bardzo dużo kanałów. Jak ja zaczynałam, było tych kanałów mało. Ja sobie oczywiście zawsze zdawałam sprawę, że oglądalność mojego kanału nigdy nie będzie duża, z różnych względów. Przede wszystkim jest to tematyka niszowa. Sam temat tego nie jest aż tak, mam wrażenie, niestety ludzi przyciągający. To jest nadal dobro luksusowe, dobro dużo droższe niż kosmetyki, czyli jakby łatwiej jest ludziom oglądać kanały o kosmetykach, o pomadkach i tak dalej, bo to po prostu jest łatwiej dostępne, niższe kosztowo i tak dalej. Z czym cały czas mam wrażenie, że pokutuje takie myślenie, że perfumy są jako kosmetyki. Dla mnie nie. Natomiast w momencie, gdy dla większości ludzi tak, to takie po prostu podejście, że wydać tyle pieniędzy na kosmetyki jest trochę abstrakcyjne. I dla mnie też by było wydać tyle na kosmetyki, byłoby abstrakcyjne, byłoby chore. Natomiast w momencie, kiedy ja poszukuję arcydzieł, takich majstersztyków perfumowych z ogromem dostarczanych mi w tych zapachach emocji, jako obcowanie z sztuką, jako perfum, jako element kultury i tak dalej, rozwój tych zapachów, zmiany, właśnie różne emocje to dostarczają. Przede wszystkim perfumy, które przywołują wspomnienia, które przywołują różne momenty, które różne emocje wywołują. To w taki sposób, z takim podejściem już nie jest mi ciężko wydać takie kwoty, dlatego że to jest inwestowanie w niesamowite, inspirujące kwestie, inspirujące emocje. Dlatego tak ważna będzie na moim kanale seria Nisza Moje Życie, na którą serdecznie zapraszam, gdzie będziemy pokazywać fenomenalne zapachy niszy. Po prostu nigdy nie będę w stanie zrozumieć i nie jestem w stanie zrozumieć podejścia niby twórcy perfumowego, który od niszy stroni, który niszy unika, który niszy się boi, który twierdzi, że nie jest w stanie mieć zapachu niszowego z próbki, który oczekuje, że marki niszowe będą wysyłały zapachy, który oczekuje, że będzie wykonywać jakieś płatne recenzje, który oczekuje, że to będzie sposób nawet taka praca z domu, taka praca w tworzeniu takich treści. To tak nie wygląda. Marki niszowe, jak sama nazwa wskazuje, jest to nisza i to nie będzie nigdy taką drogą rozpropagowywane. No wreszcie. W tej aurze spokoju, pięknej aurze muzyczno-ćwierkającej. Taki wydają te wszystkie uspokajające, pojące odgłosy, także jakoś po prostu mi to słowo łatwiej przeszło i wyszło. W każdym razie chyba też się może minimalnie bardziej skoncentrowałam, a te filmiki są zawsze tak po prostu. Mówię, co mi przyjdzie do głowy i to mi się podoba i to jest, mam wrażenie, ogromną zasługą mojego kanału, ogromnym atutem, czyli właśnie brak wyreżyserowania, spontaniczne filmy. To, że tak naprawdę w każdym filmie może być ogrom różnych dodatkowych informacji, myślę, jakiś odpuść, nie odpuść i tak dalej. Także to myślę, że to jest ciekawe, bo te filmiki są nieprzewidywalne, ile innych dla mnie i nie są takie sztampowe. Natomiast po prostu to jest... rozumiem, że ktoś jest rozczarowany, rozumiem, że ktoś na to liczył. Niestety tak to nie wygląda, bo kto tak naprawdę by miał zlecać te recenzje? Nisza tego nie będzie robić. Marki popularne, selektywne, z ich nowościami, które nic nie wnoszą, perfumerie stacjonarne, Sephora, Douglas, które będą promować w ten sposób jakieś nowości, recenzje na zamówienie, recenzje zapachów, które aktualnie niestety, ale mainstream nic nie wnoszą, czyli twórca, który dostanie coś do mówienia, dostanie flakon, będzie miał zapłacone za taką recenzję i w jaki sposób ma umówić taki właśnie nic nie wnoszący zapach. Gdyby jeszcze mainstream był na jakimś poziomie, gdyby faktycznie była szansa, że osoba z własnym doświadczeniem perfumowym, że tak powiem, racjonalnie, obiektywnie omówi zapach, jednocześnie zachowując swoje własne odczucia, ale po prostu będzie to zrobione rzetelnie, ale jakby będzie jakby czym się zająć, będzie szansa na pozytywną recenzję. W momencie, kiedy te zapachy nic nie wnoszą, to na co jest szansa? Na to, żeby te marki, a bardziej mam wrażenie perfumerie stacjonarne, posyłały takie promowane aktualnie zabrania, właśnie konsultantki promują i chcą sprzedać te konkretne nowości perfumowe, tak też te zapachy pojawiają się jako właśnie takie
pokazywane przez różne inne kanały, ale nie perfumowe, takie bardziej kosmetyczne, duże, które po prostu w międzyczasie gdzieś pokażą jakiś flakon i przyczynią się do zwiększenia sprzedaży tych nic nie wnoszących zapachów. No ale cóż. Powiem tak. Wydaje mi się, że może istnieje jeszcze jakiś blogów perfumowych, może bardziej zagranicznych, takie podejście, że marki niszowe wysyłają coś do testów, ale mają świadomość, że to będzie dobrze umówione, że ta relacja będzie wyglądała w ten sposób, że to umówienie będzie, jeżeli będzie, będzie pozytywne, bo te zapachy jakby same się bronią. W sensie ci twórcy wiedzą, że te zapachy są dobre. To już tak jakby może na takiej zasadzie, że po prostu taki bloger to omawia, ale czy on żyje z takiego bloga? Czy te marki opłacają takie omówienia? Wolałabym wierzyć, że, nie, że takie rzeczy się nie dzieją. Natomiast ja nigdy jakby nie przywiązuję uwagi do takich rzeczy. Ja nie czytam żadnych blogów perfumowych, nie oglądam żadnych zagranicznych kanałów perfumowych, bo do takiego raczej nie dotarłam. Jakbym dotarła do jakiegoś fajnego hiszpańskojęzycznego, to może bym się skusiła. Natomiast cały czas mam wrażenie, że większym źródłem perfumowym są perfumoholicy. Są miejsca typu jakieś takie właśnie zgrupowania perfumoholików, którzy po prostu coraz to wyrabiają, coraz to nowsze, jeszcze mniej znane marki niszowe, różnych niezależnych twórców, poszukują tych różnych niesamowitych emocji, odkryć i tak dalej, a niestety natomiast nadal uważam, że po prostu wracając jakby do tej kwestii początkowej, kanały perfumowe powyrastały aktualnie jak grzyby po deszczu, niestety jest dużo po prostu, nie chcę już wnikać w kompetencje tych osób i tak dalej, ale po prostu w większości to są kanały, jakby ta ich jakaś niewiedza i tak dalej, to wszystko jakby jest mniej groźne. Natomiast w momencie, gdy ktoś się stawia jako taki twórca o nie wiadomo jakim doświadczeniu, ogromnej wiedzy perfumowej, a podaje ogrom niestety, ale nieprawdziwych, bzdurnych, nieaktualnych i tak dalej informacji, w stronie od niszy twierdzi, że twierdzi tak naprawdę różne niestety, ale no, nieprawdziwe informacje, z którym miłośnik perfum, pasjonat się nie zgodzi. Przede wszystkim osoba, która jest jakby zamknięta w jakimś takim świecie zapachów ważnych, które niekoniecznie ważne są. Zamknięta tak naprawdę w świecie takiej wizualności flakonów, niekoniecznie opowiadająca o zawartości, omawiająca motywy, tak naprawdę nie omawiająca tego na podstawie własnego doświadczenia, tylko zaczytanych informacji. Po prostu uważam, że kanał, który bazuje na informacjach zaczytanych, który bazuje na pokazywaniu, czytywaniu, wskazywaniu czegoś na podstawie nóg wskazywanych, podawanych, niestety, ale uważam, że to jest bez sensu, to jest po prostu bez sensu, a już tworzenie filmu na zasadzie dopytywania widzów, co by polecili z takim motywem i w ten sposób tworzenia filmów, nie jestem w stanie zrozumieć. Kanał powinien być na zasadzie omawiania na podstawie własnego doświadczenia, przede wszystkim omawiania zawartości, a nie po prostu całej tej otoczki, bo takie informacje sobie każdy może przeczytać. Niestety muszę pauzować, ruch straszny tutaj, ubolewam nad tym, bo wolałabym to nagrać, żeby nie zatracić też jednak tego wątku, o którym mówię. Więc po prostu cały czas mam wrażenie, że jest po prostu bardzo mało takich treści, jakie ja bym sobie życzyła, jakie ja bym chciała, jakie ja czasami jeszcze wynajduję. Coś, co jest siłą mojego kanału i o tej sile mojego kanału, przewadze mojego kanału oczywiście opowiem w osobnym filmiku. Tam też wspomnę, dlaczego nagrywam tak, a nie inaczej, dlaczego były różne formy nagrywania, dlaczego są różne formy nagrywania i dlaczego nie będzie innych form nagrywania i co mną kieruje. Ta niezależność mojego myślenia, mojego przedstawiania informacji, mojego pomysłu to wszystko i mojego dzielenia się moim właśnie takim perfumoholizmem, moją pasją, światem moich emocji perfumowych. Jestem przede wszystkim pasjonatką, która cieszy się, że może zarażać innych tymi niesamowitymi perełkami, tkaciami. I mam też taką misję jednak do informowania ludzi, żeby jednak te informacje fałszywe, zwłaszcza w przypadku kanałów, które mają jakąś tam ilość subskrypcji, mają grono odbiorców i przykro się na to patrzeć, że część osób po prostu tkwi w tym i w ogóle nie rozumie, jak są to często i zbędne, i błędne, i bezsensowne informacje i ludzie cały czas nie rozumieją, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. O znalezieniu po prostu informacji właśnie od pasjonatów, o niesamowitych odkryciach, o emocjach, o opisywaniu swoich własnych wrażeń, a nie czytaniu nut. I powiem szczerze,
Ja nagram osobny filmik, właśnie przewaga mojego kanału, siła mojego kanału. Będzie też osobny filmik inaugurujący serię Nisza Moje Życie, który będzie rozpoczynał serię niezwykłą, serię naprawdę niezwykłą. Serię o fenomenalnych emocjach, o arcydziełach, jeżeli chodzi o niszowe kwestie. Przede wszystkim moją ogromną siłą, siłą mojego kanału jest to, że to jest tak naprawdę jedyny kanał, jeżeli chodzi o polskie treści, który mówi tyle, który tyle powiedział o niszy. I tak naprawdę już jakby żaden kanał nie jest w stanie tego przeskoczyć i tego dogonić, ponieważ na moim kanale są tysiące umówionych zapachów. Podejrzewam, tak biorąc pod uwagę ilość filmów i powiedzmy taką średnią, że dwa zapachy w jednym filmiku, gdzie są filmy, które mówią o dużo większej ilości. To myślę, że to może być kwestia już nawet, no myślę, że nie przesadzam, około 7 tysięcy zapachów. I tego już niestety nikt nie przeskoczy. Nikt nie przeskoczy takiej mojego luźnego omawiania, w sensie, że ja mogę spontanicznie po prostu o wszystkim omawiać. Ja nie muszę się do tego przygotowywać, bo to jest we mnie, bo to jest w moim głowie, bo to jest w moim doświadczeniu perfumowym, które jest ogromnie duże, bo myślę, że to jest myślę, że spokojnie z 15 lat perfumoholizmu. Nie miło się do zapachu, bo ona jest od dziecka, ale perfumoholizmu. I myślę, że większość tego czasu to jest tak naprawdę siedzenie w niszy. I to nisza pokazała, jak naprawdę fenomenalne ujęcia może znaleźć kwiatów, owoców, zupełnie inne, dużo bardziej jakościowe. Już nie mówiąc o tym, że w niszy dużo częściej gra jakby flakon, otoczka i zawartość. Niestety zachwycanie się flakonami mainstreamowymi, które często jednak ocierają się o dużą dozę tandety, niestety, ale nie jestem w stanie zrozumieć. W sensie tego dającego po oczach złota taniego w różnych flakonach marek mainstreamowych i właśnie autorów różnych treści w internecie, głównie kosmetycznych, ale włączających perfumeryjne i myślących, że jakąś tam wiedzę na ten temat mają i mogą się tym dzielić. Oczywiście jest to błędne myślenie, bo osoba zamknięta na świat marek oklepanych i która jedynie z niszy wspomni o tych wszechobecnych, ciągle powtarzanych niszowych zapachach typu Baccara, Delina i tak dalej, to nic to nie wnosi. To nie są w ogóle ważne zapachy, zresztą pojęcie ważnych zapachów, pięknych zapachów, te kwestie naprawdę zostaną mówione osobno, ponieważ to zasługuje na szerokie omówienie, ponieważ jest coś takiego jak piękno w perfumach, ale to są w stanie zrozumieć osoby, które już ten gust perfumowy, ten nos uszlachetniły wybitnie. I tu nie chodzi o to, że jestem narcyzem i uważam, że ja jestem jedno wielkie guru i jeden uszlachetniony nos. Bo wśród wielu znajomych perfumowych, obracając się właśnie w niszy perfumowej, tak naprawdę wskazałabym bardzo dużo osób, które mają świetny gust perfumowy, świetne perełki wynajdują i w świetnym tak jakby otoczeniu, tle zapachowym funkcjonują. Zresztą ja cały czas będę uważać, że to wszystko generalnie powinno iść razem. Człowiek zainteresowany innością, czy to w ubiorze, czyli unikający sieciówek. Nie nazywajmy sieciówek butikami, bo to jest po prostu zupełnie coś innego. Człowiek, który jest taki nastawiony na inność w różnych kwestiach, po prostu poszukujący tej inności w muzyce, w różnych rzeczach, po prostu to też potem potrafi przejść na taki świat. Takie osoby faktycznie znam, które faktycznie w tej niszowości siedzą wielorako. W różnych aspektach, czyli tak samo interesują się muzyką niezależną, kinem niezależnym. U mnie akurat jest tak, że faktycznie dużo muzyki niezależnej, faktycznie takiej mniej popularnej jest w kręgu moim zainteresowań, podobnie z kinem, chociaż kino zarówno niezależne, jak i takie bardziej komercyjne, niektóre rzeczy też, jeżeli chodzi o kino. Z muzyką komercyjną już raczej nie do końca. Natomiast tak jak mówię, o tych różnych kwestiach będzie osobno, ale mówię, taki uszlachetniony nos i w stanie ocenić, co jest ładne, a co jest piękne. Przede wszystkim nos uszlachetniony i nos doświadczony. Nos, który poznał, nie wiem, nie kilka, nie kilkanaście, a kilkadziesiąt ujęć danego motywu. Jest w stanie wskazać na tyle takim właśnie szerokim, że są rzeczy zrobione w porządku, bezpiecznie, normalnie, udanie, ale nie wyjątkowo i są ujęcia wybitne, gdzie jakoś bije niesamowicie i właśnie i jakościowe, i unikalne, i ta jakość i unikalność, czyli po prostu na tle, nie wiem, 30 znaleźć nie tyle ładne,
takie normalne ujęcia róży, ale ujęcia róży wybitne, unikalne, jakościowe i one są właśnie takimi arcydziełami. Po prostu jakby nie ma czasu na używanie ładnych zapachów. Trzeba naprawdę poszukiwać perełek, poszukiwać piękna i tej siły piękna. Po prostu jest różnica między czymś ładnym a pięknym. Ładnych znajdziemy, nie wiem, 15 róż, a już piękne to będą takie wysublimowane perełki. No nie skończę, bo będzie coraz więcej, a ja muszę i tak lecieć w inne miejsce, także dziękuję, pozdrawiam. Dajcie znać, co o tym sądzicie.